Cześć, witaj w filmie, w którym zajmujemy się wielomianami. W tym odcinku pokażę, w jaki sposób rozłożyć wielomian na czynniki pierwsze metodą grupowania wyrazów. Przyjrzyj się wielomianowi, który mamy w zadaniu. Musimy sobie pogrupować czynniki. Tutaj pierwsze dwa wyrazy, to będzie nasza pierwsza grupa. Drugie dwa wyrazy to będzie nasza druga grupa. I teraz zarówno z pierwszej, jak i z drugiej grupy wyłączamy wspólny czynnik przednawias. I tutaj otrzymujemy w tej pierwszej grupie x kwadrat. W pierwszej grupie x kwadrat jest wspólnym czynnikiem, natomiast w nawiasie zostaje nam x plus 3. I teraz przyjrzyj się, jeżeli zawartość nawiasu wymnożymy przez x do kwadratu, to otrzymamy te dwa pierwsze wyrażenia, które ja oznaczyłam jako grupa pierwsza. Znak przypisujemy, natomiast wspólnym czynnikiem w tych dwóch ostatnich wyrazach, czyli w grupie, którą ja oznaczyłam dwójką, jest jedynka. Czyli tutaj wyłączamy jeden przed nawias, a w nawiasie zostaje x plus 3. Jeżeli wykorzystujemy metodę grupowania wyrazów, to musimy pamiętać o tym, żeby w taki sposób te wyrazy pogrupować i takie czynniki włączyć przed nawias, żeby w nawiasach, które nam zostały, były identyczne wyrażenia, tak jak otrzymaliśmy teraz. Jeżeli już mamy taką postać wielomianu, to w pierwszym nawiasie będzie ten element, który włączyliśmy z pierwszej grupy jako wspólny czynnik. Następnie przypisujemy znak, który stoi przed kolejnym nawiasem i przypisujemy wspólny czynnik, który wyłączyliśmy z drugiej grupy. To będzie nasz pierwszy nawias. Natomiast drugim nawiasem jest ten jeden nawias zdublowany, który otrzymaliśmy w wyniku wyłączania wspólnych czynników przed nawias. I teraz zwróć uwagę, że otrzymaliśmy iloczyn dwóch wyrażeń. Wyrażenia kwadratowego oraz wyrażenia liniowego.